Chciałbym zapytać, jakie jest Pana zdanie w sprawie ustawy 447 i jak Pan zagłosowałby, gdyby doszło do takiego głosowania? Dziękuję bardzo. Panie Starosto, sytuacja jest bardzo prosta. Ja nie pamiętam w tej chwili daty, nie mam ze sobą iPada, ale chyba w 1956 roku była decyzja podpisana o rozliczeniu roszczeń żydowskich między rządem polskim a rządem amerykańskim i od tego czasu my zapłaciliśmy za roszczenia, które wtedy rząd amerykański w stosunku do Polski rościł i w ten sposób została zakończona w latach 50. sprawa rozliczeń między Polską a stroną żydowską. Jeżeli była jakakolwiek forma, uważam, że nie powinno jej być. Z jednej strony uważam, że Żydzi wystawiają sobie bardzo złą opinię, ciągle mając do Polski jakieś pretensje. I tutaj opinia moja jest jednoznaczna, jeżeli byłoby takie głosowanie, ja nie widzę żadnych możliwości odszkodowawczych, ponieważ ich nie ma. Czy nie ma roszczeń? Natomiast czy nie powinniśmy tych roszczeń wypłacać, czy nie ma roszczeń? Tak jak nie przyjmujemy żadnych roszczeń, nie widzimy możliwości w ogóle rozmowy na temat roszczeń. Ja nie widzę pola do rozmowy na temat roszczeń, tak jak już mówię. Roszczenia zostały załatwione w latach 50. Zakończone.